Hej, guys. Znalazłem Rosza. Sprawy się trochę skomplikowały. Co ty do cholery robiłeś ze Skojatel? Rzuciłeś Orwetowi miecz! A ty co, śledziłeś mnie? Za kogo ty mnie masz, Geralt? Mam od tego ludzi, konkretnie Wes. Jorwet sporo wie o królobójcy. I najwyraźniej nie jest już im po drodze. Może nas do niego zaprowadzić. Jedyna podróż, w którą udam się z Jorwetem, to droga na szafot na rynku w Wyzimie. Królobójca uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Triss, by ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi. Dobra, skoro tak chce się bawić. Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Rosz, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Henselt Skedwen. O, on takie... Całe flotsam płonie. Jak to się zaczęło? Gdy Wes doniosła, że umówiłeś się z Jorwetem, rozkazałem Loredo zapewnić nam wsparcie. Banda durni. Mieli czekać na sygnał, ale kuszników swędziały palce. Mimo zaskoczenia, Jorwet, Skojatel urządziły nam piekło. Ledwo uszliśmy z życiem. Wielu moich ludzi jest rannych, ale ci od Loredo. Gdy w faktorii gruchnęło, że elfy wyrżnęły tuzin żołnierzy, ojcowie dwóch z nich postanowili odreagować na elfiej dziewczynie. Resztę znasz. Jeśli tak stawiasz sprawę, idziemy. To zajmijmy się tym szpiegiem. No idziemy, no co mamy robić? Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg Skedwen, niejaki Arnold Maligar. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant faktorii. Jest zdrajcą Temeria, takich żywcem nie bierzemy. Arnold przebywa w rezydencji cały czas. Tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Boczek. Przestań mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie. Kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko niedojdy z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro. Jama lwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i brandzluje się wpatrzony w elfi posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maligar, matka Loredo, jego kuzyn i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze te kieckę. Po obchodzie faktorii Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę i właśnie tędy do środka dostanie się wiedźmin. Wes otworzy ci okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po twojej stronie. A Wes też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego zapędzajcie kurwiksynów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wjedziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Pewnie wjedziemy od podwórza. To jest wręcz... jawne. Śmierć zdrajcy! Mapa Doliny Pontaru. Kłopoty? Nope. Vernon, dobry psia jego mać, dobry. Piesek. Znaczy kłotek, jaki piesek, co ja gadam? Ja pierniczę, nie umiem polskiego. Myślałem o kocie, a powiedziałem piesek. Jestem głupi. Whatever. Światło. Znaki lepiej działają w trójce, nie ma co mówić, że nie. Czy w jedynce też są fajne, w dwójce w ogóle są takie.
Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą cię miały w swojej opiece. La 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 la. To nie Assassin's Creed, ja go nie mam zabić. Już się przyzwyczaiłem do Assassina, nie? Dlatego tak. Hop. A tak. Aż się znajdę, skowroneczku. No daj spokój, maleńka. Przecież uwielbiasz, jak cię dosiadam. Nie, grzeczna dziewczynka. Tatuś będzie musiał cię ukarać. No nie brzmi dobrze. Gdzie jesteś? Schowałaś się. Lubimy się bawić w chowanego. Zaraz cię znajdę. Tylko nie znajdź mnie, facet. Gówno widzę. Tutaj koleś szcza. Musiał cię ukarać. Fuck you. Weź, jesteś. Gdzie jesteś? Schowałaś się. Lubimy się bawić w chowanego. Zaraz cię znajdę. Weź, ma znajomy głos. Ogłuszmy typa. Czemu nie? Dobra, chodź. Napierdolę, to czas zacząć. Ten spokojny głos. Co ja tak czekam? A jest taki mocny jest. Dobry armor ma ty. Brak do chopy! Ten go podpalił? Brak do chopy! Tak. Nogi mało co robi tym wszystkim. Mocni są. Ale mi się łapy psą. Ja ci dam skradanie! No. Ja się skradam. Ja się kurwa skradam. Ja się nie skradam. Ja idę. Ja chodzę. Jak człowiek. Zwykły. Wypiłbym sobie eliksir, ale nie wiem, czy teraz się opłaca. Mierzgi.
Nie! Chodź, czerwony! Nie ogarnę walki, zwierzę. Przynajmniej right by now. Zapomniałem po prostu, jak się walczy, nie? Tyle. Po prostu. To jest jak się nie gra tyle w jakąś grę, nie? Gdzie co? Wybiję jaskółkę. Why can't I? Zróbmy to samo co wtedy. Nie, nie mogę tędy wejść. Szkoda. Simply clever. Czemu to zeskakiwanie jest takie w cholerę niewygodne? A ja wiem, czemu oni tacy mocni byli, bo kurde, ja ich lałem srebrnym mieczem. To sens. Make sense, though. Make sense. Ah. Coś to orgazma. Nice. Nice girls. Robin. Siema. A to ja się wycofuję. Łaś. Teraz nie umiesz jej używać. Co to tam stało? Co to za gówno? Okej, okay, ktoś tu jest. O, kto ty jesteś? Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater, dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tliny! Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje! Zamknij się i daj mi klucz. Pierdol się. Klucz, klucz. Zamknij się i daj mi klucz. Nie, wsadziłam. Kurwa. Zginę. Oj, nie chciałem pomijać. Ups. No trudno. Taki fajny cinematic był, no. Oj chuj. No dobra tam. Co to jest za gówno? No a co najmniej dziwnie. Co najmniej. Zinfiltruj dom Loredo. Spoko. A raczej Wes się to nie podoba. Nie, że mi się podobało, jakby mi ktoś tak robił. A! Tędy też jest wejście, przecież no tak. Nieważne. Walczę z sobą, koleś, ja się nie skradam. Miałem jaskółkę wypić, ale nie mogłem, więc... Don't blame me, guys. Ej, nie chcę sobie.
mogę tu... Ej, nie możesz, bo nie... Kurwa, nie możesz. Po co? Po co rurwa miał być? Siema. Mocno się przyjechał. Tak, spoilery. Rzucenie ich nie było dobrym pomysłem. Co ty nie powiesz, Iwiś? Co ty nie powiesz? Zaraz! Gdzie to mnie wydupi? Gdzie to mnie wywali teraz? Ej, no nie! Ale to mnie wywali? Gdzie to mnie wywali? Ej, gdzie to mnie właściwie wywali? Halo? Kurwa! Ja nie chcę! Już nie będę tak robić. To nie jest Assassin's Creed! Dobra, to nie jest tak, że to mnie wywaliło. Ej, nie mam tego efektu. Aha! No nawet lepiej. Szukałem system. Jo, system. Tak, tak, tak. Mhm. System. Jo. System. Mhm. Yeah. Exactly like I said before. Widziałem. Muszę patrzeć ponownie. Panie Wiedźmin. Jak potrzebuję klucza? Jak klucza potrzebuję? Pierdolisz! No dobra, wrócę się. Gdzieś musi leżeć. Tutaj zmarłem. Szkoda, że nie widziałem w sumie tego cinematika. A, shit. Nie będę się cofał teraz. Kurde. Mogło być interesujące. Nie wchodzę. Nie wchodzę tam. Nie zbliżaj się. Ubierasz się jak dziwka, to zachowuj się jak dziwka. Najpierw się wychędorzę, a potem obetnę cycki. Zgoda? Sobie obetnij cycki, kurwisynu. Uwielbiam, jak suprzeć szczekają. Mogę iść? A, znaleźć klucz. A, dobra. Nie, żebym ten klucz widział. Altair miał ludzi zabijać niż ty. Patrz, Wiedźmin niby miałby nie zabijać ludzi, nie? Skrytobójca ma zabijać ludzi, z którym jestem w Assassin's Creed'ie. A tutaj jestem Wiedźminem, który nie ma zabijać i zabijam dużo więcej niż tam. To jest insane. To pułapka! Uważaj! Serio? Quick time eventy będą. Nie będą? Wyświadczę światu przysługę, zabijając mutanta. Pierdolisz. Ja się skurczyłem. Był wybić was wszystkich.
dziwolągi! Żebyś wiedziała. W takich sytuacjach szybko, się rozwiąż mnie. Dobra, dobra, najpierw cię wychędożę. O, trochę miał rzeczy. Słyszałam coś za tymi drzwiami. You're looking nice. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. No nie będę nawet próbował gadać, bo po co? I Loredo nie żyje, a jego zwłoki już zdezintegrowały się. Zdematerializowały się te zwłoki. Nie zostawiajcie mnie tu! Błagam! Nie wyglądasz na dziwkę, elfką. Nazywam się Moril. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść. Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu, prowadź. Będziemy tuż za tobą. Po ostateczności... To jaki mamy miesiąc? Lammas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest... To dziecko ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. Nie mów tak. Jestem N-Sid. No... Nie dziwię się, prawdę mówiąc. Jeśli to jest N-Sid, to... Ja pierniczę, to wygląda naprawdę zabawnie. Cóż, oni są... O! Nie dam rady! Ja chyba... O! Psia mać odeszły jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Ja pierniczę. Sprowadź tutaj? Pomoc. Alarm! I tutaj! Do wieży! Jest tam kto? Przełatką chyba lepiej byłoby poronić, nie? Jest! Nowe cięcia są świetne. Ja ci dam skradanie! Ja się nie skradam, kurwo. O nie, efekt krwawienia najgorzej. Nienawidzę krwawienia. Zabili mnie. Fuck. Nie. Kurwa. Lammas jest. Czyli wiosna. Miałem gdzieś narysowany kalendarz elfów. Oh well. Turdi. W ogóle elfy zaczynają rok w zimę, nie? Znaczy w zimę, nie? W zimę tylko lato, jak jest wiele tej... Intruz w wieży! Więc no... Jest tam kto? Nie, nikogo nie ma. Pyk, 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 pyk. Ja ci dam skradanie! No pierdolan, proszę. Ten koleś jest dziwnie mocny. Tak, no zabić, bo mnie coś zabije. Czemu nie można parować czasu też? To jest bardzo dobre pytanie. Serio, potrzebuję użyć jaskółki. Geralt, jak kurwa nie możesz? Ja muszę się odleczyć. Geralt jest przeciążony. Geralt, kuźwa. Nie chcę tego. Ja chcę Sihil.
Easy Heal. Co jest takie ciężkie? Rękawice są ciężkie. I... Line Braid. Przynajmniej zbroi. Wezmę. Jak to jest lepsze nie zbroi? Wezmę to złoto. Przyda się. Chuj. Jeszcze jestem za ciężki. Mogę jakoś szybciej wyrzucać przedmioty niż w ten sposób. Dobra. I'm empty. Just by now. I guess. Nie zbieramy mieczów już. I otwarte kurze. A czym niby? Siema. I'm back. Idziemy w miecze, bo i tak umiem tylko bić tym mieczem. Znaki są to dupy. Basically. To są do kitu po prostu. Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Roż? A mieliśmy mały problem po drodze. Mówisz? Ładowanie. Jorvet. Siema. Aha. To ja się odprężę. O teraz. Proszę. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skoyatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roż. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skoyatel. Kończ już. Nie zabiję cię, Roż. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernon Roż. Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Ano, kurwisyn uciekł. Ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nieludzie. Starczy o Jorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Vez? Loredo nie żyje. Uratowałem Vez w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec Geralt. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Quick time eventy są dziwne. Drugie? Nie drugie. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Bo to jest Ensid.
Nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Bierzemy dziecko na Wiedźminie, dobra. Szykujcie statek. Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Nie. Pływamy, chory. Main Beam słyszę. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, na terenach zwanych Górnym Edir, obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie Foltesta, przecichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. W sumie Jaskier jest dobrym lektorem. Au. Akt drugi, to inne Pontaru, kurny Edir. Henselt? Jak nie mam. Sheila i Detmold. Grałem Gwinta, więc wiem kto to jest. Nie? To dopiero musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwij sobie do woli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Potęga, zniszczenie, zagłada. Sabrina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni. Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ panie, baronowie z Edirn nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Zapierdzielamy. Ja mam na pasie, kurde, jakiś dziwny zamek. Detenkar, czujesz? To miejsce wciąż tętni magią, aż ciarki chodzą mi po plecach. To dziwne. Poczwórne słońce Glevisig nie ma działania długotrwałego. Powinno się rozproszyć. Może to jakaś anomalia? To się zdarza przy takich ilościach mocy. Nie sądzę, by kontrolowała, co robi. Dość! Jeszcze raz usłyszę o Sabrinie Glevisig, a polecą łby. Nie pasuje mi taki język do Optimusa. Tak, mówię, że to jest Optimus, bo no, naoglądałem się tego kiedyś, nie? Jak jeszcze chodziłem do szkoły. A tak, jutro idę odebrać ten... Baron Felard zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felard to szuja, jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak Dymawenda też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział, ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. A wy co nie klękacie? Ten dożący.
Zapewne tu gdzieś spadnie ten, jak on tam, to. Spadające gniazdo. Życzę sobie... Nie powiem wam, czego serczyłem. Wtedy nie zadziałam. Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobierce rodu jednorożca, pana na Art Kerajch, arcyksięcia Banard, pogromce Nilfgaardu. Witamy na edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 000 koron nowigradzkich i tytułach markizów. Uhuhu. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie Jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa. W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości i uznamy za prawowitego suzerena tych ziem. Dostaniecie po 50 000. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas oni nie zrozumieją. Tak, Felard. Znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Pasuje mu ten głos, prawdę mówiąc. Panie, przyjmujemy twoje warunki. Detmold, dokument. Jest jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... Dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabij, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. To go zabij. Panie, smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale. Zapraszam. A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. Detmold. Ciekawe, czy typo jest... A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? 50 000. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapiję i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać. Zawrzyj pysk, Detmold. Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania nieludzi i pozwól im opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. Masz jaja, kobieto. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Karajk. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, smokobójczyni. Pokaż, na co nie cię stać. Nie godzi się królowi odrzucić taki aparty. Zaczynajmy. Nie wiem, co do końca wybierać. Kurde, nigdy królem nie byłem, nigdzie. Napierdalamy. W rycerskim pojedynku zmierzą się Henselt z Art Kerajch, król Ke... Tak ci śpieszno do walki, królu? Ładnie.
Przestańcie w imię Krewe, Frey i Melitele! To jest. To się dobrze nie skończy raczej. A ja wiem, kto tu będzie. Tu będzie ten. Triss. Jak nic. Nie? Nie. Janusz. Serwera trzeba dalej jechać. Taki rusek. Hej, stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna Hendol, żona cholera. Po coś go tu przyprowadził, Roż? To Wiedźmin. Wiem, psia mać, kto to jest. Królobójca sakramencki. Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą, ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. Wow. Ani drgnij, mutancie. Leć no, który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go. Daj spokój, Zywik, nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się. Ani drgnij. Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Co jest, kurwa? Tak seriusnie, co jest, kurwa? Dowiem się, czy będę tak patrzył na to niebo purpurowe. Dobra, myślę, że to jest koniec odcinka. Tylko dokończymy tą kastenkę. Gdzie króla tak traktujesz? Dziki gon? Może? Ciężko odnieść. Bardzo podobnie. Deadbolt i Sheila. Te upiory były moimi żołnierzami. To klątwa Sabriny. Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziwianie widoków. Musimy iść. Wytrzymać! Muszę zebrać moc na zaklęcie! Typie, przestań za mną chodzić.
trudność, tak? Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, że coś się skończyło, to też mogę starać, to na razie, cześć, kocham was. Bye!